Siemano ludziska, z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter. Zgodnie z zapowiedzią, na stronie Blizzarda pojawił się artykuł dotyczący najnowszej aktualizacji do Diablo Immortal. Choć tak naprawdę jest to bardziej zapowiedź nadchodzących halloweenowych eventów, które pojawią się w grze. W każdym razie ja niezmiennie jestem Dukat, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam na garść nowości z Diablo Immortal. Oczywiście zaraz po tym, jak zostawicie łapkę w górę, subskrypcję oraz taktyczny komentarz dla zasięgu. Tym razem, tak jak widzicie, mamy od razu dostępną oficjalną polską wersję językową, dlatego myślę, że będzie nieco łatwiej. Nawiedzajcie zmarłych w uświęconym czuwaniu. Przygotujcie się na makabryczne przyjemności, które przerażą was do szpiku kości i będą was nawiedzać w snach. W nocy wiele stworzeń hałasuje i gryzie, a większe zjadają te mniejsze. Jeśli się nie boicie, czytajcie dalej, a poznacie informacje o uroczystościach godnych zarówno krzyżowców, jak i umarlaków. I tu mamy trailer tego nadchodzącego wydarzenia. Zobaczmy go sobie wspólnie. No, tym razem Blizzard postarał się trochę bardziej, bo nawet niektóre elementy tego trailera zostały przetłumaczone na nasz ojczysty język. No dobrze, i co zawiera ten dzisiejszy artykuł? Uświęcone czuwanie powraca, widmowy bazar zieleniejącego korowodu, zdobądź element ozdobny klątwy nocnego księżyca i powrót kostiumów uświęconego czuwania. Uświęcone czuwanie powraca. Ograniczone czasowo wydarzenie Uświęcone Czuwanie ponuro wyłania się z mroku awanturnicy. Od 9 października do 6 listopada przedzierajcie się przez okrutną zgubę ocalałych i weźcie udział w przerażającym wyjcowym polowaniu, aby zdobyć uświęcone okrawki i wymieniać je na makabryczne nagrody. Jeśli chcecie zdobywać uświęcone okrawki, wystarczy zabijać gobliny w zgubie ocalałych lub w wyjcowym polowaniu. Wpadnijcie też do staruchy, by odebrać dzienne nagrody. Starucha ma mnóstwo upiornych towarów. Wymieniajcie uświęcone okrawki na nowe, bezgłowe elementy ozdobne, legendarne przedmioty, legendarne emblematy i nie tylko. Potworna zguba ocalałych. Od 9 do 23 października w zgubie ocalałych nastanie sezonowy strach. Oprócz upiornych demonów, które nękają was na każdym kroku, czekają na was dręczące istoty, które pojawiają się tylko podczas uświęconego czuwania. Nadprzyrodzone siły spoza waszego wymiaru mogą ograniczać wizję i skrywać otaczające was niebezpieczeństwa. Strzeżcie się nadciągających koszmarów. Czyli będziemy mieć taką nieco zmodyfikowaną wersję zguby ocalałych z jakimiś nowymi utrudnieniami, afiksami. No i tak jak mogliśmy wcześniej przeczytać, pojawią się tu również gobliny skarbniki, które będą dropić te uświęcone okrawki, które będziemy mogli później wymieniać u staruchy. Przerażające wyjcowe polowanie. Od 23 października do 6 listopada wyjcowe polowanie będzie reprezentować tradycję z zaświatów i pozwoli wam wcielić się w okrutnego wilkołaka. Podczas pierwszej rozgrywki dnia ubierzecie zestaw ozdobny klątwy nocnego księżyca, aby poskromić wewnętrzną bestię i wzbudzić strach zarówno w sercach wrogów, jak i sojuszników. Uświęcone czuwanie to czas, w którym zmarli i szaleńcy tracą głowy. Wykorzystujcie uświęcone okrawki, aby zdobyć najnowsze bezgłowe elementy ozdobne, z których można korzystać przez cały okres trwania uświęconego czuwania. I mamy tutaj trzy takie elementy kosmetyczne: bezgłowy gejzer, bezgłowy ogień i bezgłowa dzwonnica. Zobaczmy sobie może z bliska, jak wyglądają te kosmetyki. Tu mamy bezgłowy gejzer, następnie bezgłowy ogień. To się chyba różni tylko tutaj tym kolorem tej poświaty i tego duszka. No i bezgłowa dzwonnica. I również chyba tylko tutaj ten kolor tej aury, takiej poświaty. Nawet ten duch jest taki sam, czyli tak naprawdę bezgłowy gejzer miał tutaj czerwoną aurę, bezgłowy ogień zieloną i bezgłowa dzwonnica fioletową.
Pamiętajcie, aby wykorzystać zdobyte uświęcone okrawki, zanim uświęcone czuwanie dobiegnie końca 6 listopada, bowiem tego dnia rozpłyną się w powietrzu niczym zjawa. Pamiętajcie, że bezgłowe elementy ozdobne pozostaną w waszym ekwipunku po zakończeniu wydarzenia. Używajcie ich, by wzbudzać strach w innych awanturnikach, aż do końca uświęconego czuwania. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to będziemy mogli wykorzystać te elementy kosmetyczne podczas trwania tego uświęconego czuwania. Natomiast później przestaną one być aktywne, ale pozostaną w ekwipunku pewnie za rok, kiedy będzie kolejny ten event halloweenowy, znowu będziemy mogli założyć te elementy kosmetyczne. Widmowy bazar zieleniejącego korowodu. Bariera rozgraniczająca świat żywych od wymiaru zmarłych zatarła się, a dusze, które były tu przed nami, powracają i dają o sobie znać. Nie znamy ich intencji, ale czujemy, że są nam znajome. Połączenie dwóch światów sprawia, że przedmioty dostępne w ramach poprzednich widmowych bazarów powracają. Pojawią się elementy ozdobne zarówno z tajemnego kataklizmu, jak i zdradzieckich odbić. Od 9 października do 6 listopada zmaterializuje się widmowy bazar zieleniejącego korowodu, dzięki któremu awanturnicy będą mogli przywdziać krwiste szaty. No i tu dalej mamy opisane, że te przedmioty są tradycyjnie przyznawane losowo. Mamy również tutaj prawdopodobieństwo uzyskania każdego przedmiotu przed pierwszym losowaniem. Pozwolicie, że tego już nie będę przybliżał. Zdobądź element ozdobny klątwy nocnego księżyca. Niewiele rzeczy jest smutniejszych niż dawny czempion zmieniony w potwora. Dajcie się ponieść swojej pierwotnej naturze i krwiożerczej żądzy. Spełnijcie brutalne pragnienia z zestawem ozdobnym klątwy nocnego księżyca. Wydaje mi się, że ten zestaw już chyba był pokazany w poprzednich patch notesach. Od 1 października do 12 listopada zajrzyjcie do sklepów w grze, by dokonać zakupu dowolnego zestawu klątwy nocnego księżyca i sprawdzić wszystkie ograniczone czasowo elementy ozdobne uświęconego czuwania. Zestaw standardowy zawiera element ozdobny klątwy nocnego księżyca. Zestaw kolekcjonerski oprócz tego elementu ozdobnego zawiera również portal klątwy nocnego księżyca. No i zestaw deluxe to elementy ozdobne i portale dla wszystkich klas. I dodatkowe trzy nagrody, czyli sztandar klątwy nocnego księżyca, emotka nocne wycie i migoczący krok świtającej klątwy nocnego księżyca. Po zdobyciu migoczący krok świtającej klątwy nocnego księżyca i nocne wycie mogą być używane przez cały okres trwania uświęconego czuwania. Po jego zakończeniu pozostaną w waszych ekwipunkach. Następnie mamy powrót kostiumów uświęconego czuwania. Jesteście świadkami niesamowitej iluzji wędrowcy? Czy to zwykłe złudzenie optyczne, czy złowroga magia? Kostiumy, które niegdyś nawiedzały ziemię, powracają podczas uświęconego czuwania. Wszyscy, którzy posiadają wymienione kostiumy, powinni je ponownie przywdziać i napawać się makabryczną chwałą. I mowa tutaj o kostiumie szkieletowego maga. Wygląda całkiem fajnie. Oczywiście nie będzie go można teraz zdobyć, tylko jeżeli ktoś już ma go w swoim ekwipunku, no to po prostu podczas tego uświęconego czuwania znowu on będzie aktywny do założenia. Drugim elementem ozdobnym jest kostium hieny cmentarnej. No ten mi się podoba zdecydowanie mniej. I ostatni z tych kostiumów to kostium królewskiego strażnika. No ten też całkiem spoko, ale chyba ten pierwszy podobał mi się najbardziej. Życzymy upiornych nocy i napędzania strachu podczas uświęconego czuwania. Zespół Diablo Immortal. No więc moi drodzy, tak jak wspomniałem na samym początku, ten artykuł jest bardziej zapowiedzią tego nadchodzącego halloweenowego eventu Uświęcone Czuwanie oraz tych różnych lekko zmodyfikowanych wydarzeń, które podczas niego będą dostępne w grze. Uważam, że ciekawą opcją jest ta lekko zmodyfikowana potworna zguba ocalałych oraz wejcowe polowanie, które wraca do Diablo Immortal. Generalnie podobał mi się ten tryb gry, jest to takie diablowe odzwierciedlenie takiej gry Among Us. Myślę, że niektórzy z was będą wiedzieć, o co chodzi. No, z tego co kojarzę, bardzo przyjemnie mi się w to grało, więc myślę, że kilka razy zawitam do tego trybu gry. A dodatkowo można zdobyć jakieś elementy kosmetyczne. Oczywiście nie zamierzam nic kupować w sklepie, tylko jeżeli uda się to uzyskać za te halloweenowe skrawki, okrawki, no to będzie tylko jakiś tam plus. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy materiał, to tradycyjnie gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.